Witam wszystkich serdecznie. Kino recenzje Tomek, to jest seria Old School Reviews. Wiecie co, dzisiaj mam do przekazania wam taką moją rozkminę dość dużą. Dawno w ogóle nie nagrywałem niczego ze swoją twarzą, po prostu z kamery i postanowiłem sobie teraz tak zrobić to, może tak można powiedzieć, połowicznie. Do czego, słuchajcie, dążę, na czym będzie polegał ten właśnie filmik? Uzmysłuję wam, kim są skalperzy. Bo dla mnie wcześniej osoba skalper to kojarzyła się z kimś, kto skalpę zdejmuje. Teraz wiemy, że jest to osoba, która działa na niekorzyść innych. Tak powiem, na swoją korzyść, ale niekorzyść innych. Czy to jest dobrze, czy to jest złe? Z nimi to oceniacie, sami to słuchajcie, ocencie. Natomiast powiem wam też, dlaczego tak jest ciężko dostać konsolę PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Dobrze mówię, tak? Series, słuchajcie, X i tak naprawdę czyja to jest wina? Bo to jest główny patent, że winę za to, że tego nie ma, ponosi ktoś. A jeśli chcecie się dowiedzieć, kto ponosi tę winę i jak to ogólnie wszystko wygląda, zapraszam was na ten materiał. Dobra, tak więc na samym początku chcę powiedzieć, że definicję skalpera ogarnąłem sobie, słuchajcie, ze strony dictionary.cambridge.org. To jest, słuchajcie, strona ogólnie brytyjska, czyli UK, jest tam po prostu wytłumaczone, jak to jest postrzegane słowo scalper. Czyli jest to ktoś, kto kupuje rzeczy dużo wcześniej, na przykład takie jak tutaj napisane bilety do teatru, natomiast my można powiedzieć, słuchajcie, trzymamy się teraz tej wersji, że jest konsolę po prostu kupuje, tak? I w normalnej cenie po prostu je kupuje, a później odsprzedaje je wtedy, kiedy są ciężkie do zdobycia za dużo, dużo większe pieniądze. I żeby każdy mnie zrozumiał, ja nie mam z tym problemu, bo każdy chce zarobić, słuchajcie. I temat jest taki, że ja nie mam z tym problemu, jakby to kosztowało 100 więcej. Na przykład naprawdę ktoś by się bardzo napalił tą konsolę i chciałby tą konsolę. Bardzo proszę, masz konsolę za 100 więcej, tak, ale te ceny naprawdę niektóre są z kosmosu. Spójrzcie właśnie w tym momencie teraz na monitor, na ekran. Ja właśnie przyjeżdżam razem po prostu sobie w pierwsze lepszą, wpisałem PS5 na eBayu, to jest eBay brytyjski, słuchajcie, i macie tam chyba ogólnie to ogarnąłem w ten sposób, że pierwszy raz, słuchajcie, wróciłem w akceptowalne oferty, a później buy it now, czyli kup teraz, no i wychodzą właśnie takie kwiatki w postaci 1000 funtów za sztukę. I teraz tak, wszyscy się irytują, że są tacy ludzie, którzy właśnie wykupują, bo muszę wam powiedzieć jeszcze jedno, że brytyjska firma, nie powiem jaka, bo zaraz ktoś mnie może posądzić, czy możesz sobie to, słuchajcie, sami wybuszować na całym internecie, bo było o tym bardzo głośno, jest brytyjska firma, która skupowała poprzez boty chyba 3000 egzemplarzy Xbox One. Przepraszam, Xbox Series X. Dlatego podejrzewam, że jeśli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i chcecie się dostać Xboxa, 3000 osób z tego właśnie powodu tych Xboxów nie dostało, po czym one wpłynęły i są warte dużo więcej, bo musicie wiedzieć, że podstawowa wersja na przykład PlayStation 5, bo tego będę głównie pił, trzymamy się PlayStation 5, bo ja sam czekam na PlayStation 5, Xboxa na razie nie kupuję, z tego względu, że muszę zabudować swój komputer, a jak mam będę miał kompa dobrego, to Xbox jest niepotrzebny, bo sam leci na tym samym, słuchajcie, patencie. Tak czy siak, wracając do tematu. PlayStation 5, słuchajcie, ktoś kupuje, daje za nie w sklepie 450 funtów, tak jak dał mój kolega Maciek, którego serdecznie pozdrawiam z kanału Artostrefa, tam też jestem, w sumie czasami się udzielam. I co? No i płacił te 450 i było dobrze. W momencie, kiedy wszystko zeszło, bo wszystko zeszło w ciągu 24 godzin, cały nakład PlayStation pierwszy, no pojawiło się później na eBayu czy tam gdzie indziej, że nagle konsola kosztuje 600, 700 funtów, dochodzą właśnie do 1000. I teraz się ludzie irytują, że takie coś jest. Ja wam teraz powiem, od czego to jest zależne. To nie jest wina gościa, który kupił konsolę i chce ją sprzedać. No bo jak jest popyt, to jest podaż, tak? Im większy jest popyt na dany produkt, no tym większa po prostu jest podaż i wtedy są dyktowane warunki. Taka osoba zmonopolizowała, można powiedzieć, takie osoby zmonopolizowały rynek, jeśli chodzi o PlayStation 5, wykupiły większość rzeczy. Jeśli teraz nie macie dostępu do tych rzeczy, oni definiują właśnie cenę. Podbijają cenę, podbijają strasznie dużo, ale nie to jest najgorsze. Dlatego mamy takie ceny na te wszystkie konsole Xbox One X, przepraszam, Xbox X, Series X lub PlayStation 5. Dlatego są takie wysokie, bo ludzie, którzy nie wytrzymali hype'u, obsrali się i musieli mieć konsolę, nie wiem, kupioną w dniu pierwszym, są w stanie zapłacić niewyobrażalne ilości pieniędzy. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Teraz tego nie haczę, bo
Przez to ci ludzie, słuchajcie, wiecie co? Nie, żeby wszystko było jasne. Te ceny są takie, bo ludzie sami je kształtują. Jest zapotrzebowanie na zapłacenie 800 czy tam 1000 funtów za konsolę, która normalnie kosztuje 4,5 stówy. Jeśli byście dali 4,5 stówy i 4,5 stówy to jest 9 paszek, jeśli macie 9 paszek, to macie i tą konsolę z tej stajni i z tej. Prosta kalkulacja, prawda? Natomiast tutaj, co się teraz, słuchajcie, dzieje? Napędzacie ludzie, ci wszyscy, którzy właśnie, którzy mają, można powiedzieć, ochotę kupić tą konsolę za te wielkie pieniądze. Oni po prostu stosują, po prostu ciągle podnoszą ceny do góry z tego względu, że no jest, no, no jest popyt na to, tak? Jest na to zapotrzebowanie, no to czemu nie? Trzeba kogoś rąbać. I jedyną rzeczą, którą po prostu mnie martwi, jest to, że w końcu same, jakby to powiedzieć, same te firmy, na przykład Sony, podniesie cenę konsoli do góry. Może nie w tej generacji, ale w przyszłej, może się tak, słuchajcie, wycwanią, bo w tym momencie oni bardzo tracą, tak? Jeśli ludzie są gotowi zapłacić 1000 funtów za konsolę, bo takie ceny widziałem, zresztą sami też to widzieliście, no to dlaczego nie Sony ma tyle zarobić, a zwykli ludzie? Dlatego jest, słuchajcie, jest niepojęte. Jakim głupkiem można być, za przeproszeniem, żeby, ja powiedziałem nikogo nie obrażyć, ale tylko to jest poważnie. Dla mnie jest to debilizm. Dla mnie jest to wszyscy debilizm, z tego względu, że nie można dawać takim ludziom pożywki. To się skończy, wiecie co, moim zdaniem to może ukrócić bardzo szybko, w przyszłej generacji lub z innymi sprzętami. Po prostu nie kupować od takich ludzi. Poczekać, aż wyjdą konsole na półkach sklepowych, tak i wyjdą, bo rozmawiałem z znajomym z Gamesa tutaj z UK i powiedział, że od stycznia, połowy lutego mają mieć normalnie na stanie. Także no, nie rozumiem, słuchajcie, takiej akcji. To wszystko jest podane przez was, przez ludzi, którzy po prostu nie wytrzymują hype'u, muszą mieć tą konsolę i są w stanie zapłacić 1000 funtów, czy tam, nie wiem, 600, 800, tak? Te ceny po prostu windują dlatego, że wy na to pozwalacie. A po prostu jest myk na to wszystko, żeby to wszystko ukrócić, więc takie rzeczy, słuchajcie, nie było, bo to jest chore gówno, bo przez takie właśnie rzeczy, przez takie akcje właśnie chore, ty czy ja, czy kto inny, po prostu osoba, która nie zdążyła się, nie wyrobiła się w ciągu tych 24 godzin, po prostu konsoli nie dostała. I teraz tak, ja osobiście uważam, że jednak w moim przypadku dobrze się stało, że tego, słuchajcie, w dzień pierwszy nie wziąłem, z tego względu, że już pojawiają się pierwsze doniesienia o wadliwych sprzętach, pierwsze doniesienia o innych wadliwych rzeczach. Na ten temat poświęcę inny zupełnie materiał. Natomiast mówię, no bo się stało, bo ja sobie ochłonąłem, ja spokojnie kupię konsolę wtedy, jak pójdę do sklepu, zciągnę ją z półki, będę miał możliwość taką, że jeśli coś się z nią stanie, przychodzę do sklepu, powiem, stare to nie działa, potrzebuję nowej, dają mi nową, ja oddaję starą, dziękuję, na nic nie czekam, bo teraz w tym momencie nie dostaniecie nowej konsoli, no bo ich po prostu nie ma, tak, na stanie, nie ma ich i dupa, i trzeba czekać. No. To tyle, dajcie znać mi w komentarzach, co wy myślicie, jak wy do tego, słuchacie, w ogóle podchodzicie, czy jesteście wkurzeni na tych zwanych tak samo skalperów i tak dalej, czy po prostu tego, słuchacie, jak ja, no po prostu nie wolno dawać pożywki takim ludziom, bo inaczej będzie coraz gorzej i coraz gorzej. Ja tym wszystkim firmom, teraz żeby wszystko było jasne, życzę im z całego serca, żeby zostali z tym sprzętem, żebyście ludzie kupowali tego sprzętu w ogóle nie kupowali od takich opakitów. Poczekajcie, ten sprzęt nie tylko się ukaże w półkach sklepowych, ci ludzie już nie kupują tego sprzętu więcej, z tego względu, że nie będą chcieli więcej siana topić. Jeśli wy tego sprzętu brać nie będziecie, to będzie bardzo prostym przykładem na to, że na to nie przyzwalacie i tyle. Poczekajcie, nic wam się nie stanie, tym bardziej jak ktoś ma na przykład PS4 Pro, nie uważam, żeby to była jakaś pierwsza potrzeba, to PS5, gdyż na razie gier na PS5 typowo nie ma, chyba pojawił się tylko i wyłącznie Demon Souls, także no, to tyle z mojej strony, dajcie też komentarz, co wy myślicie, trzymajcie się, do następnego, strzała!